Drogi widzu, mój podcast Pogaduchy nie ma na celu propagowania ani gloryfikowania zachowań czy podejścia do życia moich gości. Ukazuje tylko ich perspektywę. Jeśli doceniasz naszą pracę, chciałbyś wesprzeć kanał i przy okazji powiększyć garderobę o coś unikatowego, zapraszam do zakupu koszulki na pogaduchy.store. No powiem to tak. Pospinamy, kurwa. Nie masz czegoś? 20 minut. Do ciebie? No. Wow! No. No, ale tak jak ten, gadaliśmy sobie też wcześniej. No. No bo wiecie, no przyjechał dwóch gości, specyficznych gości. No, dwa podcasty nie wyszły. Mówię, no jeden to... No po tym 100% cringe'owym tekście, no to powiedziałem, że nie ma możliwości, kurwa, na drugą rozmowę. No nie bardzo. Ale to, co ci zdążyłem opowiedzieć, nie? No tak. Ale żeby zobrazować, powiedzmy, przyszłym moim gościom, tak, no to wyobraźcie sobie, że historia była taka, że on opowiada sobie porno opowiadanie, takie... jak on to tak ładnie ujął? No, on ją tam rozbiera, to zrobił z nią to, zrobił z nią tamto i nagle do niej z tekstem, że o, zobacz, co narobiłaś. Mówię, no ja pierdolę, no ty. Słuchaj, i całe, kurwa, tam, nie wiem, godzinę czy ileś tam, co gadaliśmy. Festiwal cringe'u, dokładnie. Ja nie byłem w stanie tego wytrzymać. No, podziękowaliśmy sobie ładnie, tak. Uścisk dłoni jakiś był i wiesz. Nie narobiłeś nic? Co? Nie narobiłeś nic. Nie, ja nic nie narobiłem. Dzień dobry, mój... Drogi przyjacielu. Witam. Trzeci podcast z tobą, tak jak powiedziałem, u ciebie będzie ta regularność, w sensie u mnie będzie ta regularność z tobą. Ja bardzo cenię twoją perspektywę, przede wszystkim 100% autentyczności, co w ogóle... Oczywiście. Nie ma o czym w ogóle rozmawiać, nie ma tutaj żadnego pola do polemiki. My mieliśmy challenge. Ludzie to wiedzą, ludzie to pamiętają i ja sobie właśnie w tym momencie to przypomniałem. Challenge. I słuchaj, pamiętasz ten challenge nasz taki? Nie. Taka mnie pisano, nie? Nie pisano w zasadę. Słuchaj, kwestia była taka, że ty że miałeś... Że nie gdzie ptaka. Właśnie tak. Miałeś wytrzymać zero Tinderów, randek. Pamiętasz, jak się to skończyło przypadkiem? Tak, ale... Ale co? Ja bym musiał wrócić do tego podcastu, bo nie jestem pewny, czy tam nie było rozmowy na temat, że ten challenge miał być związany z Tinderem, a to, co się wydarzyło później, to nie my tam ogólnie powiedzieliśmy też, że ty musisz tak? sobie na chwilę odpuścić. No dobra, nie, mogło tak jak być. Nie tak. pamiętam. Ludzie to zweryfikują w każdym razie, co się wydarzyło po chwili. No... Co? No to wydarzyła się bardzo sympatyczna sytuacja. Znaczy może nie sympatyczna, ale no... No zjebałem challenge. Co nie wytrzymałeś, no twoje postanowienia, wiesz, to jest tak. Właśnie fajne... Ale to nie moja wina, nie? No nie, no ona była silniejsza od ciebie, nie? Ona cię uwiodła. No tak, po prostu tak, klapki tak, na tak, oczy tak. Jest dupa. No pewnie, no. Dobra, słuchaj, opowiedz mi o tym. Opowiedz mi o tym, jakim cudem tak. To się wydarzyło, że ty będąc, no tak... Takim silnym mężczyzną na tamten moment, tak? Nieugiętym, wiedzącym, czego on już chce. No, po trzech dniach, no zdradzę, po trzech dniach twoje postanowienia no. runęły, no. No tak, no nie no, wiedziałem, czego chcę. Wiedziałem mniej więcej, co bym oczekiwał. Ale to nie znaczy, że nie chciałem zupełnie wchodzić też w żadną relację. Tak? Więc to... Wiem, a bo to było z kwestią, sumie, to było no, z kwestią relacji, tak? Tak, bo tu akurat tą dziewczynę poznałem, będąc na takim turnieju. Opowiadałeś, i... właśnie, tak, to jest no to, właśnie. Co mówiłeś, że ona taka nie jest, ona ci się taka wydaje, ci powiedziałem. Właśnie tak mówiłem, coś takiego, nawiązujmy kurde, coś ciekawego, trochę inna się wydawała niż inne, tak klasycznie. No i co? Ale ja tam jakoś nie szukałem kontaktu, ale sama do mnie napisała. Znaczy dodała mnie na Facebooku, napisała do mnie. W sumie nie podawałem jej swojego imienia nawet. To było w sumie taką pierwszą czerwoną flagą. Stalkowała cię, nie? Więc no co, no umówiliśmy się po prostu na to, żeby się spotkać. O, sam też mówiłeś, że ona ci się podoba, nie? Nie, mówiłeś, że ona fajna dziewczynka i że może coś tam, coś. Tak, no pewnie, że tak. Bardzo fajna dziewczyna się wydawała, więc jak najbardziej spotkanie na plus. Chciałem się spotkać. Nie widziałem żadnych przeciwwskazań ku temu. To tylko ten challenge, który miałem
chwilę w głowie. No, który wyparował bardzo szybko. Wiedziałem, że już po challenge'u, zanim się z nią spotkałem. Ale już pierwsze spotkanie już było takie, że dawało do myślenia, że to troszkę coś jest nie tak. Generalnie pierwszy raz, jak się z nią spotkałem, miałem się z nią spotkać na kolejny dzień, a tego dnia, tego dnia, którego do mnie napisała, umawialiśmy się na kolejny dzień. Ale w tym dniu ona niedaleko, powiedzmy, mnie też gdzieś tam pracowała. No, niedaleko chyba dosyć. No akurat przebywała bardzo blisko twojej okolicy, tak? Pracowała, może nie jakoś bardzo blisko, ale tam nie też jakoś bardzo daleko. I po prostu dała mi taki... Umiarkowanie. Napisała mi taką wiadomość, że śmieszna sytuacja, nie mogę zamknąć swojego biura. O. Kurwa. Dobrze, że bardzo śmieszna sytuacja trochę. Dobrze, że się nie zaklinowałam w pralce, kurwa. Co tutaj się tworzy, tak. To dosłownie coś w tym stylu, wie, jakaś... No. W jakiś film, no, dla dorosłych, tak, porno. A, i to mi napisała, tak. No to poszedłem. Dajesz radę? Nadążasz? Ja nadążam, kurwa, ale wiesz, ja... To jest, chodzi o to, że ja wszystko znam z wyprzedzeniem i to najbardziej ryje mi głowę, nie? No ja się mów też dalej, staram. Mów dalej, no. Uwierz mi, że ja staram się cały czas mówić tak normalnie. No i poszedłem tam, wchodzę... Ale widzę, to już wziął tam wtedy. Wjechałem windą tam na jakieś piętro, wchodzę. Widzę drzwi otwarte, klucze w drzwiach od zewnętrznej strony są uchylone, otwieram te drzwi, ona leży, kurwa, na kanapie, jak gdyby nigdy nic, patrzę na nią, mówię, kurwa, co ty robisz? No ale no, generalnie, no nie mogę zamknąć drzwi, kurwa, mówię, kurwa, no dobra, no, zobaczymy, co się da z tym zrobić. Zamykam drzwi, przekręcam i chuj, zamknęły się, nic. Normalnie, kurwa, żadnego. Generalnie, spojrzałem już stwierdziłeś, że... Spojrzałem na nią takim wzrokiem, kurwa. A ty mu buziaro, ty mu buziaro. Ja ci, kurwa, dam, mówię, nie. Ja taki ja jestem. Jeszcze, tak, wtedy miałem cały czas już ten challenge, kurwa, mówię, nie. Kurwa, ale nie, kurwa. No. Ale nic się wtedy nie wydarzyło, wyszedłem z nią stamtąd, nic się nie wydarzyło, zupełnie nic. Poszliśmy później do parku, jakąś kawkę sobie złapaliśmy na wynos. No w parku się zaliśmy. Słuchaj, no, ale... była ta chemia, tak? Ty poczułeś te motylki w brzuchu, ona również. To było dosłownie coś takiego już... Magicznego. Po tym już stwierdziłem, drugi że... Drugi raz to raczej... się na pewno nie wydarzy. Już po tej sytuacji wiedziałem, że no to już zjebałem w sumie. Będzie pewnie też jakiś seks, no nie tego samego dnia, ale następnego, jak się umówiliśmy, to już coś było. Ale to bardziej wynikało z jej... Zostałem u niej tam gdzieś na noc, ale jeszcze rano. Ale to z jej inicjatywy wyszło? To tak, to tam... też ona chciała bardziej, no. Okej, okay, no mów dalej. No i coś tam się poświrowało. Później... Dosłownie to był jeden dzień. U niej byłem później na noc. Rano jakoś tam sobie wróciłem. Kolejnego dnia gdzieś tam spotkaliśmy, to już ona była zdecydowanie taka, że mi nie pasowała, już się do mnie przytulała, już w ogóle tak jakbyśmy byli razem, kurwa, nie wiadomo ile. To już była taka silna więź emocjonalna. Tak, i ona gadała jakieś rzeczy w ogóle od czapy, chociaż jej wcześniej mówiłem, że ja to zdecydowanie potrzebuję czasu na to, żeby w ogóle coś, cokolwiek stworzyć. I to mówiłem jeszcze przed tym, przed seksem. Więc to takie rzeczy już wcześniej mówiłem, że chciałbym po prostu na spokojnie to wszystko ogarnąć. No ale jeżeli jest taką wielką chęć miała, no ja też nie miałem żadnych przeciwwskazań. No nie oszukujmy się, tak? Wiadomo jak... Czyli rozumiem, że to, bo tak jak sam wspominałeś też dużo wcześniej, nie? Że te wszystkie aspekty, że ona taka w sumie fajna jest i że ci się podoba, no, i taka dziewczyneczka fajna tutaj. I aspekty wizualne i... No tak. I przyświecała ci ta myśl, że ona jest troszeczkę inna. Tak, tak. No, no to jest taka klasyczna myśl, tak. No i co? I się spotkałem z nią jeszcze raz, ale to już bez żadnych tam jakichś większych, no już do niej nie jechałem, ani ona do mnie nie przyjeżdżała, więc po prostu się tak spotkaliśmy.
No i kolejny dzień jest... Ona znowu chce, codziennie chciałaby się spotykać. Ja jej piszę, że znaczy pisałem jej, że ja za bardzo nie mam czasu. Mam od chuja roboty. Ogólnie nie mam czasu, chciałbym bardzo chętnie, ale obecnie nie mam czasu. Mam jakieś rzeczy, tak jak ci mówiłem, no spotkaliśmy się, wiadomo, każdy ma jakieś swoje sprawy. Nie jest tak, że nagle wchodzisz w związek, czy spotykasz się i kurwa cały czas będziesz spędzać razem ze sobą. To się no dzieje. I poczekaj, poczekaj. I właśnie taka sytuacja była. No ja siedziałem w pracy, już zaraz końcówka pracy, ja... tak powiem, na zapleczu siedziałem, a ona weszła do firmy, zapytała, gdzie jest tam kierownik jakiś tam. Oczywiście mój kumpel powiedział, że z tyłu, a tam z tyłu to w ogóle nikt nie wchodzi tak po prostu sobie z dupy. A ona weszła tam z kawką, w ogóle za mną stanęła i masz kawkę ci przyniosłam. I w ogóle ja tak się obracam, mówię, kurwa, co jest? Co ty to kurwa robisz w ogóle? Kto ją to kurwa wpuścił? Czemu ty jesteś kurwa w środku w pracy? Mówię, ogólnie to bardzo sympatyczne, bardzo miłe, ale jednak to taka przesada była dla mnie, że kurwa, aż mi się zrobiło tak trochę kurwa, no nie fajnie. Nie spodobało mi się to. Chociaż to było miłe, ale mi to się zupełnie nie spodobało, no bo trochę takie dziwne zachowanie. Tym bardziej, że mówiłem jej, że tutaj mam jakieś sprawy do załatwienia, nie mam czasu w tym dniu też dokładnie. No a wyszliśmy, no to wiadomo, no przecież nie będę takim chujem, bo takim nie jestem, że pojadę zaraz w pizdu, tylko chwilę jeszcze z nią posiedziałem, pogadałem, no i powiedziałem jej też, że bardzo miło, ale trochę zaskoczyła mnie też, nie aż w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i co, po tym dniu, jak już pojechałem, to tam z 2-3 dni się nie widzieliśmy, bo właśnie też nie miałem zupełnie za bardzo czasu, o czym jej też oczywiście mówiłem, no to już się zaczęły schody, już zaczęła wypisywać mi takie wiadomości, to bym musiał spojrzeć sobie w telefon, żeby ci... No... Zerknij sobie, to sobie przytoczysz, a ja przy okazji ci powiem tak, bo skąd wynikał chociażby ten fakt, że ty poczułeś takie zaskoczenie, ale niezbyt pozytywne, w związku z tym, że jak się z nią spotkałeś, w sensie jak się z nią spotkałeś, jak ona cię nawiedziła troszeczkę, no. Tak? W twojej pracy, mimo tego, że mówiłeś, że nie masz czasu, jesteś zajebany no, robotą. To też poprzednia sytuacja, tak? To, że ona się tak do ciebie przytulała po pierwszym zbliżeniu, że ona tak bardzo usilnie szukała nawiązać dużo bliższego kontaktu z tobą i to nie tyle od sfery łóżkowej, co i od emocjonalnej, tak? No bo jak już się tak przytulasz i tam, wiesz, jest misianko i wiesz, zapatrzone klapki są na ciebie, no to już nie chodzi tylko o seks, ale o no silne przyciągnięcie twojej uwagi, tak? Żeby cię tam gdzieś, no... Dokładnie, już trzeba po prostu ustabilizować. Omotać cię ciała, tak? Więc no ja doskonale rozumiem wtedy twoje obawy, że nagle lampka się zapaliła, no bo to też taka trochę no, nachalność była. Chcesz to przytoczyć, tak? Tak. Kurwa, no o to mi chodziło. Ja będę w tym czasie mówię, a ty sobie sprawdzasz. Sprawdzam. Ale mamy show. Bo jak mówisz, to ja patrzę na ciebie. A ty nie patrz na mnie, kurwa. To jest kultura po prostu osobista moja, najwyższa, na najwyższym poziomie. A na najwyższym poziomie, jeszcze jest na najwyższym poziomie. Na najwyższym poziomie, człowieku, to są te wszystkie przypadki, kurwa, które ty przeżywasz, nie? A tak, bo to... przytoczę, to była, jak sama siebie nazwała, modelka z Instagrama, bo tam było oczywiście ponad 20 tysięcy, nie pamiętam ile tych. No tak, ja w sumie pamiętam, jak my potem po tej rozmowie gadaliśmy. Tak, no to już tak przytoczę mniej więcej, ona zaczęła mieć właśnie problem o to, że w ogóle się nie widzimy i tak dalej, bo codziennie się kurwa nie widzieliśmy, tylko się... Trzy dni minęły i już oczywiście już takie już się pali głowa, rzeczy. Już się pali głowa. No i napisała mi właśnie coś w tym stylu. Zobacz, jak to wygląda. Jesteś jak każdy inny, byle zaliczyć modelkę z Insta, a potem nara. No i takie ty, słowa, jak to, ja pamiętam, jak ja to, za kurwa, pierwszym razem, tak, co mi to powiedziałeś, to ja mówię, wow, mówię, jesteś jak każdy inny. Mówię, to kurwa, to jaki ty już masz, tak, jaki ty już masz piękny właśnie, przebieg, jak nie? Jak to... Mówię, nie, no to... Jak ty już mówisz, świetny przebieg, jak ty już od razu zakładasz, że jesteś jak każdy. A jeszcze każdy. Napisałem mi, żebym nie pisał ciągle, że poszło to za szybko i że nawet nie porozmawialiśmy ze sobą, bo to brzmi, jakby to była moja wina. Że jakbym ja już na nią całą winę zrzucał. No to jakbym jest takie, wiesz... Zupełnie całą winę na nią. To jest ta piękna forma manipulacji, o której no my to, bardzo ładnie to, mówiliśmy. Tak jak mówiłem o tym też czasie cały czas, że nie mam, to jej napisałem, że odpiszę po pracy... Żeby nie było tylko, że sobie to odczytałem, bo przeczytałem tą wiadomość
i po prostu po pracy odpiszę na tą wiadomość. No to już mi napisała coś takiego, że już stwierdziłem, no sama chciałaś. Napisała, nie musisz już nic pisać. Chciałam, żebyś coś tam zrozumiał, jak się czuję, jak to wygląda z mojej strony. Bo tu zaszły jakieś niesłuszne pretensje, ale dajmy sobie już spokój. Gra na emocjach, kurwa, cały czas gra na emocjach. To była po prostu taka zagrywka na emocjach, ale dla mnie to było po prostu, ja jestem już taki, no ja myślę już utwierdzenie, konkretnie. No, utwierdzenie w tym, że... już żadnej wiadomości ode mnie nie było. No, to już był zakończony temat. To już było takie dla ciebie tym bardziej tak, utwierdzenie, że no, tak, czas no, uciekać, jest, nie? Zdecydowanie tak. To była już naprawdę... No, zagrywki emocjonalne na najwyższym poziomie. Na pewno. No, ale ona jest, słuchaj, ona jest modelką z Instagrama. Tak. A ty tak. Jesteś taki ja humble, szczelny, ona ci z nieba spadła, człowieku. Dlaczego ty jej nie przygarnąłeś pod skrzydło? Tak. To wiesz, ile panów by to, no, kurde, rozegrało inaczej? Chciałbyś na moim miejscu. No, myślę, że na 100%. Myślę, że zwłaszcza ci panowie, którzy nie mieli modelki z Instagrama. No, zdecydowanie. Jezu, coś pięknego. No, słuchaj, piękne. A co się wydarzyło później, tak? Jak potem się zamknąłeś, w końcu już jednak stwierdziłeś, że nie, no dobra, zróbmy sobie jednak faktycznie no tą przerwę. Czy się nie dało rady? Trochę mnie to rozbudziło, kurwa. Mój opęd. Niestety. I troszkę sobie siedziałem na Tinderze, ale sam czyli znowu nie atakowałem. Tinder. Nie atakowałem coś sam siebie jakoś. Tak. No. I co? Napisała do mnie. Stwierdziłem, że właśnie pójdę jeszcze może ze starszymi się spotkać. Mówię, z starszymi od siebie. Mówię, nie, zazwyczaj się nie spotkałem ze starszymi, tylko właśnie z jakimiś młodszymi. No to jest to, co mówiłem. W każdym mówiłeś. Razie ta, o której teraz mówiliśmy, miała 25. No i napisała do mnie 34 lata. Tak, 34 lata taka dziewczyna. No to już chyba w ogóle to nie wiadomość... za stare dla ciebie? Nie. Nie, ale generalnie wiadomość brzmiała tak. Nie wiem, co tu robisz, ale na pewno szukasz mnie. No właśnie przyjechałem, tak. Właśnie ciebie szukałem. Właśnie ciebie szukałem. No i generalnie się spotkaliśmy, ale to było jedno spotkanie. Okay, wiadomo ale... jakie, no. No wiadomo. Chwilę coś tam porozmawialiśmy. A czemu nie chciałeś się dało się z nią porozmawiać? To? Czemu nie chciałeś się go kontynuować? Jakoś coś takiego miała w sobie, że to mi zupełnie nie pasowało. Ja wiem. Wiesz co? No. Wiek. Biorąc pod uwagę, że no, twoja preferencja jest taka, żeby one były naprawdę sporo młodsze, to podejrzewam, nie, że to nie, to. Nie, właśnie nie do końca tak właśnie było, ale zazwyczaj tak było. Zazwyczaj tak było, ale właśnie... Plusem tego było, że jednak dało się z nią w miarę spoko porozmawiać, nie grała na emocjach, tylko spoko sobie porozmawialiśmy ziomek z ziomkiem. Słuchaj, no sama jej ta wiadomość raczej na plus sugerowała jedno. Ale później jakoś to chwilę popisaliśmy, tylko raz dosłownie się spotkaliśmy i przeminęło z wiatrem. Pięknie, poetycko. Nagramy o tym film. Słuchaj, a co do kwestii tej 25, bo rozumiem, że tam do spotkania też doszło. Znaczy tej 25 to chodziło mi o tą, o której wcześniej powiedziałem. O tym a że tamta miała 25. Tak. Okej, okay, dobra. A później rozumiem, że Tinder dalej w grze. No wiesz co, nie, po tym spotkaniu znowu już tak stwierdziłem, kurwa, no nie. Znaczy byłem na Tinderze, ale zupełnie go nie używałem. Zupełnie. Zupełnie? Tak. W ogóle? Tak. Ani trochę. Do którego momentu? Pisało do mnie kilka dziewczyn. Powstrzymałem się. Pisało, kurwa, nie wiem, jak to zrobiłem, ale się powstrzymałem. Tak, nie skupiłem się bardzo jakoś na treningach. No, tak. Dużo waliłem konia, wiesz o co chodzi. Miałeś naturalny tak. Testosteron. No i generalnie po prostu odpulałem od siebie te myśli, skupiłem się troszkę na innych rzeczach. Czytałem, to już słyszeliśmy, słuchaj, to już słyszeliśmy, czy to... No. No i przyszedł moment, dosłownie taki dzień, w którym stwierdziłem, że wypierdalam tego Tindera i faktycznie sobie uspokoić, żeby się uspokoić, tak fuj. No i napisała do mnie ta jedna dziewczyna. Napisała do mnie. Jak spojrzałem, mówię, całkiem sympatycznie wygląda. Ale czekaj, dobrze, gdzie ona do ciebie napisała? Na Tinderze jeszcze. Bo ja sobie tam wchodziłem na Tindera, patrzyłem. No tak, no coś obadać, nie? No tak, no. Jak to rynek. Ten powiadomienie, no to wchodzisz zaraz na telefon. Automatyzmy działają, tak? No. I no spojrzałem tak na nią i sympatycznie, nie miała beach face'a właśnie. I mówię, kurwa, sympatyczna bardzo dziewczyna, 32 lata. No i stwierdziłem, że się z nią spotkam. No i super się zaskoczyłem,
pierwsze spotkanie, normalnie rozmawialiśmy, jedliśmy sobie coś razem, posiedzieliśmy sobie na dworzu, w parku, pochodziliśmy. Bez nic całowania, było, bez niczego, normalnie porozmawialiśmy. Bez problemu z zamkiem. Drugie spotkanie to samo. Poszliśmy na lody, ale na normalne lody, do lodziarni. Przecież to były inne panie. Nie no, ale generalnie to drugie spotkanie też przebiegło w podobnych warunkach. Poszliśmy sobie na spacer z piesłem, pochodziliśmy sobie po parku, posiedzieliśmy sobie na ławeczce. Chcesz mi powiedzieć, czy to jest jakiś taki wstęp, prolog do jakiejś tam, nie wiem, dłuższego love story? Tak mam to rozumieć? Czekaj. No dobra. No czekaj. No no. Ty łobuzie, co narobiłeś? Trzecie spotkanie i też na nic. No i było takie spotkanie. To na koniec, jak już ją odprowadzałem, to już wtedy sam nie wytrzymałem, już ja ją właśnie pocałowałem. Więc się, ale tylko się całowaliśmy. I na tym zakończyliśmy, odprowadziłem ją. No i dopiero kolejnego dnia się umówiliśmy i wtedy doszło dopiero do czegoś więcej. No i jak, teraz jestem do tego momentu. Jak wrażenia? Że tak powiem. Generalnie wrażenia bardzo zajebiście, bo bardzo spoko podejście ma do sytuacji. Generalnie myśli dosyć podobnie jak ja, ale też wszystko na spokojnie. Pomimo tego, że teraz jakby już się spotykamy od chyba 2 miesięcy prawie. Czyli też miesięcy, ma tak samo jak ty, że wchodzi na Tinder i wychodzi z Tindera. Wchodzi na Tinder i wychodzi z Tindera. Nie, to... żartuję, tak, że ty calm down, Adrian, calm down. Ale generalnie chodzi o to, że podejście do związków, do tego wszystkiego w ogóle bardzo podobne do mnie i tak jak teraz jesteśmy właśnie te 2 miesiące, do czego zmierzam, to i tak no jakby wiemy, że już wchodzimy w jakiś może głębszy związek, albo w ogóle, że w związek jakiś wchodzimy, ale po prostu dajemy sobie tak na spokojnie czas na to wszystko. Żyjemy tym, co jest. Chcemy tak, żeby to się rozwijało. Jesteśmy dzisiaj, nie patrzymy w przyszłość, nie myślimy o niczym, tylko tak jak teraz jest, tak jak jest zajebiście, to po prostu żyjemy tym. Aż się łezka generalnie... w ogóle kręci, nie? Co? Mówię, że aż się łezka w ogóle kręci. No generalnie, no powiem ci, w końcu coś normalnego, nie? Coś poczułem nawet. Aż myślałem, że już nic nie poczuję, a coś poczułem. Więc to akurat jak najbardziej na plus, poczuć znowu takie uczucie, to coś fajnego. Ale to jest ten schemat, który też od dłuższego czasu gdzieś tam poszukiwaliśmy, pozwolę sobie powiedzieć, żeby to szło gdzieś swoim torem, dokładnie powoli, tak, bez pośpiechu, i bez nie czuję żadnego ciśnienia zupełnie. Presji, kurde, od drugiej to strony. To tyle właśnie, ona jest też fajna. Dobra, to przerywam ci. Nie, jasne, mów dalej, no. No, że na przykład jak tam się jakiś czas nie widzimy, ktoś jest w pracy, nic nie piszemy, to normalnie... Każdy funkcjonuje, tak? Później coś piszemy, żeby się spotkać, no to się spotkamy. A nie ma, nie tak, ma pretensji. Że właśnie, że jakieś pretensji. Ktoś, kurwa, co ty spóźniłeś się, kurwa, 10 minut. Nie odpisałeś tego życiu, nie odpisałeś mi, kurwa. No dokładnie, wiesz o co chodzi. To są głupie takie rzeczy, małe, drobne, ale to jest tak wkurwiające czasami, że to może doprowadzić naprawdę do szału do ludzi. No, ja czegoś takiego na przykład potrzebuję. Ja jestem taką osobą, która też potrzebuje jakby... Właśnie w związku też mieć trochę czasu jakby dla siebie. Myślę, że każdy tego potrzebuje i to trzeba też zrozumieć i zaakceptować, że druga osoba też tego czasu potrzebuje. No i ona jest też taka dosyć ambitną dziewczyną i ma też dużo jakichś swoich rzeczy, jakichś swoich obowiązków i to wręcz idealnie wszystko się tutaj spisuje. No tak, no bo to jest to, że jeśli osoba usilnie potrzebuje tego kontaktu, tej bliskości, to ona będzie zabierać twoją przestrzeń. Mm-hmm. Jak ona zacznie zabierać twojej przestrzeni, tobie będzie brakować tego, wiesz, luzu, no to ty będziesz czuł się niekomfortowo. No to są stresujące sytuacje. Ty czasem potrzebujesz żyć z kolegami. Ja już nie mówię o chlaniu, piciu browarów i jakichś innych rzeczach, tak? Ale nawet spotkać się z ziomkiem, coś sobie tam porobić. Kto co lubi, no. Tak, ale żeby też było to tak wybrzmiało dobrze, no bo zazwyczaj w tych właśnie trudnych związkach, powiedzmy, no to... Jest taki schemat, że chłop ucieka z domu, tak, żeby się najebać. Jezu, od tej kobiety jak najbardziej ucieka. Ale czego to jest konsekwencja? To jest właśnie konsekwencja tego, że ona cały czas go tam, kurwa, siedli w domu. No cieś, tak, tutaj no, ze mną, trzyma, koniec, chodź, nie? Bo nie mam co robić, tak? Tak, no, że ty jesteś mój kochany. Ja nie mam co robić, no chodź, siedź ze mną, kurwa. Tak, no to jest dosłownie coś takiego. Więc wiesz, to się bardzo przejawia u młodych osób, najczęściej, tak?
No bo to tak, wiesz, te pierwsze miłości. No to pierwsze miłości, coś, no, to, dokładnie tak. Wiesz, no, to całkowicie... innego. Nie myślisz zupełnie trzeźwo, tylko inna aura i masz więcej czasu. Żyjesz cały czas. I mniej obowiązków. Tak. Przede wszystkim. To, jak jesteś dzieciakiem, to masz mniej obowiązków i jednak możesz sobie pozwolić na to, żeby sobie spędzać każdy wolny dzień ze swoją dziewczyną do pożygu. Więc wiesz, czy to dziewczyna z chłopakiem, nie? To są takie, wiesz, no, myślę, że podstawowe kwestie. Kurde, czyli co chcesz mi powiedzieć, że ty już tak siedzisz sobie, już ptaszek jest... W gniazdku, kurwa, chyba, no. Proszę tak. Okay. Ale planujecie coś? Tak. Znaczy, bo mówię, że nie ma żadnych planów wybiegania w przyszłość, ale jest jakaś... Okej, ale jest jakaś taka wspólna wizja, gdzieś tam gadaliście, co byście chcieli, powiedzmy, zrobić za... Nie. Dalej coś? Zupełnie. Nic w ogóle. Czyli żyjecie z dnia na dzień, tak, totalnie. Dokładnie tak, totalnie życie z dnia na dzień. Okay. Ale uczucie już między nami jakieś powstało na pewno też zdecydowanie. Ona teraz miała wyjazd, bo to z innego miasta jest dziewczyna. Już te 4 dni nie było, no to tęsknota się u niej też pojawiła. Ja w sumie też nie powiem, no też taką tęsknotę poczułem. Jak już troszkę, znaczy 4-5 dni tam troszkę więcej tych dni się nie widziało, bo tak to załóżmy co drugi, co trzeci dzień czasem się spotka. Ja uważam, znaczy, w zależności, bo tak to nawet na chwilę się spotkamy codziennie nawet nas na chwilę się uda spotkać, no to się spotkamy, tak, żeby chwilę coś tam zamienić słowo. Ale generalnie troszkę dłużej teraz czasu było, no to już coś takiego właśnie było. Więc to myślę, że jak najbardziej na plus. Tęsknota jak najbardziej właśnie jest na plus, nie? Uważam, że to też czasem przyjemne. Takie mini przerwy, bo nie wiem, praca albo cokolwiek wyjazd do rodziny, tak? Uważam, że jest jak najbardziej wskazany. Trzeba czasem poczuć to właśnie tam taką tęsknotę. No że, i po powrocie jest naprawdę zajebiście się wtedy człowiek czuje, tak. Można się znowu spotkać. No jak ona już przyjeżdża nagle, tak, i twoje libido też jest w formie. No. Mówisz, Jezu, w końcu chodź tam. Tak. Dawaj na te 3 rundy. No właśnie, a z tym też wszystko jest w porządku? Słucham? W tym aspekcie też wszystko działa tak, jak trzeba? Ja tak, nie mówię u ciebie, tylko u was. A, tak, tak, tak. U ciebie to wiem, że najbardziej... wszystko jest okej. Okay. Co? Kurwa, no słuchaj. Cicho, kurwa, nie na podcaście, gościu. Dobra, przepraszam. Nie będę nie, no wszystko nie, no, w porządku, rozmawiamy też na te tematy. Jakby znaczy, no tak to wszystko normalnie tam przebiega. Zajebiście, obydwie strony są usatysfakcjonowane, ale też... Ja lubię rozmawiać też na ten temat, co ewentualnie jeszcze by się jej spodobało, co byś chciała też zmienić, czyli co byś chciała dodać, bo ja na ten temat jak najbardziej lubię rozmawiać i jestem otwarty, no bo chciałbym, żeby jak najbardziej była satysfakcjonowana w tych sferach. Okej, okay, a rozmawialiście na przykład o poprzednich partnerach? Coś tam gdzieś, jakichś sekrecików, takich rzeczy? Nie, właśnie to też w sumie dla mnie jak plus. Ona zupełnie nie chciała, nie rozmawiała o tym, ja też nic nie zarzucałem takiego tematu. Dla mnie to jest, wiesz... Coś nowego, jest, czysta znaczy, karta. Nie chodzi o to, że to jest coś nowego. Generalnie rzeczy, karta. Które były kiedyś, to mnie nie interesują też drugiej osobie, bo to było kiedyś. Ja teraz poznałem tą osobę dopiero teraz i widzę ją w tym miejscu, w którym obecnie jest. I jeżeli mi się podoba, to mi się podoba. Nie wiem, czy mi się podobała 5 lat temu, może była pierdolnięta. Teraz już nie jest i mi się to podoba. Bądźmy ze sobą szczerzy. Ja na przykład takie, czy wyciąganie brudów, to dziewczyny zawsze lubią wyciągać takie brudy, a ona na przykład nic nie ma takiej potrzeby. Jeżeli by potrzebowała, ale to chyba też za krótko potest. Trwa. ale to też trochę za krótko trwa, nie? Tak, no to krótko, wiesz. Krótko jeszcze trwa, więc zobaczymy, może przyjdzie ten moment. Kurwa, coś, kurwa, może mu coś powiem, może kurwa zapytam go, to, kurwa, z iloma był dziewczynami. Co odpierdalał, kurwa, w tym swoim życiu? Żeby ja się kurwić trochę, żeby mu, kurwa, awanturę odjebać. No. Kurwa. Ale to jest najgorsze, no bo wiesz, słuchaj, no wyobraź sobie sytuację, dziewczyna się ciebie pyta, ty w sumie to z iloma laskami się pytałeś? I co ty masz kurwa, jej jesteś jakiś zadowolony dzisiaj za bardzo. Chodzisz taki uśmiechnięty, kurwa. Co ty, kurwa, robiłeś przede mną? Miałabyś twoją pierwszą. Tak. Nie jesteś trawiczkę? No kurwa, ale o to akurat bardziej podejrzewam facetów, że oni są tacy oburzeni, że kurde, tak, nie, że kobieta to dziewica musi być, nie? Wiesz co, bo to są też kwestie, które trzeba przerobić. Ja na przykład przez to, że byłem zradzony kiedyś w związku, w którym byłem długo, to naprawdę miałem problemy takie w głowie, że właśnie wiedziałem, że na związek przez jakiś okres czasu na przykład nie byłem gotowy, bo nie mógłbym sobie, nie ufałbym zupełnie tej osobie. A teraz już to przerobiłem ten temat zupełnie w głowie
I już nie mam zupełnie tego problemu, no bo to jest chujowe, jeżeli jesteś za bardzo zazdrosny też o jakąś osobę, że robisz o to jakieś problemy, to wtedy to przez te problemy, które ty jakby sobie wizualizujesz w głowie, mogą powstać prawdziwe problemy. Dokładnie. No. I to jest też takie zakrzywianie sobie własnej rzeczywistości. Tak, to dokładnie jest, tak, wiesz, tak. Najgorsze. I z mojego doświadczenia, oczywiście zdążę sobie powiedzieć, mam wrażenie, że częściej to się trafia kobietom. Że one tak sobie lubią właśnie... No to akurat fakt. Bo to akurat to taka ciekawostka. Ta dziewczyna, która mnie zdradziła, była wcześniej zdradzona i przez cały związek mówiła o tym, żebym nie miał w ogóle kontaktu z innymi dziewczynami, kurwa, że ty to pewnie mnie, kurwa, zdradzisz kiedyś i takie jakieś tematy mi próbowała wcisnąć. No i skończyło się tak, że ona mnie zdradziła. To jest właśnie takie, kurwa, kółko. Ale już opowiadałem chyba już kiedyś, więc nie chcę I stwierdziliśmy właśnie też to, że często te osoby, które zostały zdradzone, boją się, że kolejna osoba ich zdradzi i oni działa nieprewencyjnie. Sami, kurde, to zdradzają, nie? Wiesz, jakby takie odegranie się. Mistrzu, jak my to z czasem stoimy? Pół godziny. A to już jest naprawdę większość tego, co się wydarzyło w sumie w ostatnim czasie. Nie szalałem. Nie szalałeś? No, a szalałem? Nie wiem, kurwa. Nie, bo to jest dosłownie wszystko, co się wydarzyło. W tym czasie teraz, który minął od poprzedniego podcastu. No to bardzo z tej dziewczyną obecnie, z którą jestem bardzo zadowolony przez te dwa miesiące, no naprawdę jest... Czy dwa miechy już można tam bite jest. Tak, naprawdę jest super, tak. Only love reaction. Nie, no dobrze. Więc, słuchaj, powiem ci tak, no bo skoro nic więcej się u ciebie w życiu nie wydarzyło, to ja nie wiem, czy jest sens, żebym cię jeszcze tutaj, wiesz, dalej maglował. Myślę, że nie ma co męczyć. Nie będziemy wyciskać tutaj z tego podcastu jakichś bezsensownych Tak, będziemy sobie tam gadać to, co już powiedzieliśmy, to uważam, że nie ma sensu. No. Tak mówię, fajnie, regularność. Wrócimy za kilka miesięcy, tak? Dokładnie, zobaczę, co się tam... Powiem ci, że jestem bardzo ciekawy też. Znaczy, może nie wiem, czy opowiadania, czy bardziej jestem ciekawy tego, co się wydarzy. Co się wydarzy, tak? No, później oczywiście to wszystko opowiem. Zobaczymy, czy będę miał depresję, czy będę dalej szczęśliwy. Znowu będzie odpalony Tinder. A tego dowiesz się w następnym odcinku. I zaraz powinna być taka kurtyna spać, wiesz? Reklama. Tak. Nie, no już chyba nic mądrego więcej nie powiem. To jest rzadko, coś mądrego mówisz. Teraz brakuje tego. Jak to się nazywa? Badumc. Dokładnie tak. Słuchaj, dziękuję ci bardzo. Ja to spotkamy się na pewno jeszcze raz, mówię, za parę miesięcy tego już zdążyliśmy dokładnie powiedzieć. Tak. Zobaczymy, jak tam się życie u ciebie zmieniło. To powiem ci szczerze, że ten podcast z tobą to już się bardziej robię takie reality show. Reality show, nie? Fuck yeah. Dobra, trzymaj się. Zdrówka. Zdróweczka. Cześć. Na razie, hej.